Cześć wszystkim. Dzisiaj podejdziemy do kwestii bardzo ważnej i która prędzej czy później dotknie każdego mrówczarza. A więc pytanie, w jaki sposób sprzątnąć formikarium, kiedy tych mrówek jest już dość dużo? Jeżeli Wy macie na to jakieś sposoby, to oczywiście też mi napiszcie o tym w komentarzu, bo jestem ciekawa, jak Wy sobie z tym radzicie. Ja wymyśliłam taki sposób, jak widzicie w tym momencie. Czyli otwieram formikarium, oczywiście kładę je na podstawce wcześniej. Tą podstawkę też wysmarowuję jej granice olejem, żeby mrówki się nie przedostały przez tą część. No i bardzo ważne, to w tym momencie widać. Zamknęłam wejście od formikarium za pomocą wacika. To przede wszystkim zapobiega uciekaniu kolejnym mrówek, no i gdzieś tą ilością mrówek na arenie, nawet która się znajduje, macie ograniczoną, ona się stale nie powiększa. No bo inaczej byłoby straszny ruch i zamieszanie i byłoby naprawdę ciężko to wszystko ogarnąć. Tak jak widzicie, na pierwszym planie, na samym brzegu mam pudełeczko. To pudełeczko też wysmarowałam, właściwie brzegi tego pudełeczka też wysmarowałam olejem, żeby zapobiegać właśnie ucieczkom mrówek. I wszystkie mróweczki, które wychodzą mi tam z areny, czy chodzą po niej, albo po prostu wyszły już zupełnie poza formikarium, ja wrzucam do tego pudełeczka. One dzięki temu są tam bezpieczne, ja ich nie rozdepczę, nie rozejdą mi się po domu, no a później, kiedy będę używać odkurzacza, nie wciągnę. Wydaje mi się, że każdemu mrówczarzowi zależy na tym, żeby ich kolonie miały jak największy przyrost, żeby właśnie jak najwięcej było tych mrówek, a w momencie, jeżeli będziemy pozwalać, żeby one gdzieś uciekały, no to wiadomo, będzie się to automatycznie spowalniało, bo gdzieś te mrówki będą znikały. Dlatego ważne o to, żeby o nie zadbać i żeby Wam się ta kolonia nie zmniejszała. Następnym moim krokiem jest oczywiście powyciąganie wszystkiego z areny, czyli tę właśnie gałązkę, którą widzicie, wyciągnęłam. Też kamyki, które używałam, oczywiście gdzieś pozbierałam też resztki robaków, jakieś nogi, czy co to tam leżało. Kolejnym ważnym elementem jest oczywiście wyciągnięcie całego piasku. W międzyczasie mi się też przewijają różne mrówki, więc też trzeba je złapać i poodciągać. Ja oczywiście do całego czyszczenia terrarium, formikarium, przepraszam, użyłam takich przedmiotów, które na co dzień będziecie mieć w domu, także jeżeli chcecie to powtórzyć, to bez problemu sobie z tym poradzicie, no bo wystarczy mała łyżeczka, powyciągać większość piasku i będzie w porządku. Ja w ogóle piasek, który używam może w ten sposób, to jest piasek w ogóle dla kąpieli do szynszyli. Tak więc mam go pod dostatkiem, nie muszę go znikąd zamawiać i jeżeli Wy byście chcieli właśnie użyć takiego piasku do urządzenia areny, no to możecie znaleźć go w każdym sklepie zoologicznym. Nie jest on drogi i myślę, że nawet wychodzi taniej niż gdzieś w jakichś mrówczarskich sklepach. Właśnie ten piasek, on jest dość taki delikatny, jest taki bardzo, bardzo drobny. Dlatego też ciężko mi było go w całości wyciągnąć łyżeczką. Ja sobie to pomagam w ten sposób, że spsikałam troszkę, tak jak widzieliście, tą arenę wodą, dzięki czemu on się zrobił taki bardziej błotnisty i łatwiej mi było go powybierać. W ogóle ten piasek też bardzo fajnie absorbuje wilgoć, dlatego jeżeli nawet zdarzy Wam się albo przelać mrówki, albo troszeczkę gdzieś na arenie Wam pocieknie, to on zaraz tą wilgoć zaabsorbuje, a właśnie jeżeli się przelejecie gniazdo, to mrówki na pewno sobie zaniosą ten piasek do środka, żeby wsiąkał wodę, nadmiar wody. Tak więc myślę, że jest to fajne wyjście. Tak naprawdę nie wiem, jak bardzo on się różni od piasku, który otrzymuje się, właśnie możecie kupić gdzieś w sklepie mrówkowym, czy na jakichś właśnie stronach bardziej mrówkowych, bo nie wiem, czy są jakieś takie stacjonarne sklepy mrówkowe. Podczas porządków uważajcie, żeby nie wyrzucić właśnie tej zatyczki od gniazda, bo mi przed chwilką wypadła i mrówki zaczęły mi już troszkę wychodzić, dlatego też musiałam to poprawić. Także zwracajcie uwagę, bo nagle Wam się zrobi chaos, zamieszanie i będzie ciężko. Kolejnym krokiem jest oczywiście już czyszczenie papierem, wacikami mniej więcej, brzegi. No to jest taka chyba oczywista sprawa. Aha, a to co ważne, do czyszczenia formikarium, zwłaszcza w środku, nie używajcie środków żadnych takich jak płyn do szyb czy tego typu sprawy, chyba że macie, zostawicie potem to formikarium do wywietrzenia albo ma ono bardzo dobrą wentylację, chociaż to na Waszą odpowiedzialność, żeby nie było.
No bo może się zdarzyć, że gdzieś opary tego płynu zostaną w środku i będzie to sprawiało, że po prostu mrówki zaczną się troszeczkę dusić, czy no... Ciężko przewidzieć, co się stanie. Dlatego lepiej po prostu użyć wody. Użyć najzwyklejszej wody. Tutaj już widzicie, jak ja wsypuję piasek. Już wszystko wkładam z powrotem. Tutaj sobie poprawiam to wszystko. Aha, i w ogóle pewnie zastanawiacie się, po co taki dość spory korzonek i ten grzyb, że tak powiem, na ściance, po co mi to? No oczywiście jest to część wystroju, to jest jeden aspekt, ale no można by to zastąpić czymś innym, czymś trochę ładniejszym. Dla mnie istotne było to, żeby te elementy były dość duże, wysokie, żeby zajmowały tą przestrzeń w środku. No bo jakby nie patrzeć, ta arena, jeżeli nie jest dobrze zagospodarowana, to mrówki nie mają dla siebie za dużo miejsca. One mogą chodzić tylko po brzegach i po dole. A w taki sposób my zwiększamy troszeczkę ich powierzchnię życia i mają możliwość eksploracji większej ilości terenów. Jeżeli byście chcieli użyć właśnie jakichś rzeczy przyniesionych z natury, takich jak na przykład gałązki, czy właśnie taki grzybek, czy inne pędy, no to po pierwsze pamiętajcie o tym, żeby wszystko wyparzyć w piekarniku, żeby nie przynieść dodatkowo jakichś roztoczy lub innych drobnych ustrojów właśnie do Waszych mrówek, bo to może się bardzo źle skończyć. Po drugie zwróćcie też uwagę, czy rzeczy, które przynosicie, czy one poradzą sobie z wysoką wilgotnością, która czasami może być na arenie, też właśnie w zależności od tego, jakie macie mrówki, czy one potrzebują tej wilgotności, czy nie. Tak, żeby Wam po prostu tutaj nic nie pleśniało. A jeżeli byście chcieli użyć takiego zwykłego piasku z dworu, to oczywiście też możecie to zrobić, tylko pod warunkiem, że wszystko zostanie wyparzone i wtedy jak najbardziej możecie z tego korzystać. Już w tym momencie możecie zobaczyć efekt końcowy. Wszystko zostało wyczyszczone. No moim zdaniem jest dużo, dużo lepiej w porównaniu do tego, jak to wyglądało wcześniej. Mróweczki już tutaj sobie eksplorują arenę. Sprawdzają, jakie zmiany im tutaj wprowadziłam, jakie zapachy są nowe, tak więc na pewno będzie im się tutaj podobało. Teraz Wam jeszcze pokażę gniazdo, jak wygląda w środku. Mrówki tutaj były trochę wstrząsów i troszkę czuły się niepewne, dlatego się zgromadziły, tak jak widzicie, w takie większe kubki, większe zbiorowiska. Prawdopodobnie też poukładały się troszeczkę na poczwarkach i jajeczkach, żeby to wszystko chronić i żeby jakby przyszło jakieś zagrożenie, to żeby po prostu móc tutaj zainterweniować. Tutaj już im daję miodek, no bo po tym wszystkim myślę, że zasłużyły. Oczywiście dostaną też troszeczkę białka, czyli karaczana. On już ma zgniecioną głowę, tylko jeszcze tam ostatnie swoje ruchy wykonuje. Zaraz zobaczymy, czy mrówy się nim zainteresują. Teraz powtórzymy cały proces, tylko już w dużym przyspieszeniu. Konkretnie sprzątniemy formikarium moich formiki Rufy Barbies. No niestety, jak tylko podniosłam probówkę, to od razu zaczęły się zrywać, także tutaj wyszło mi dużo więcej tych mróweczek, mimo że kolonia jest mniejsza. Wcześniej na dno tutaj użyłam torfu, ale no niestety to sprawiało, że troszeczkę gorzej było widać te mrówki, kiedy one się przemieszczały po tej arenie. Gorzej to wszystko, mniej by to wszystko było widoczne. Dlatego teraz zdecydowałam się, że tutaj też dostaną piasek, będzie troszeczkę bardziej może tak schludnie. Taką mam nadzieję, że taki jest efekt końcowy. Oczywiście dostały miodek, dostały też karaczana. Oprócz tego nasypałam im troszeczkę torfu i troszeczkę bardziej tak jakby zabezpieczyłam to gniazdo, żeby chętniej się do niego przeniosły. Dostały też troszeczkę wody do środka. Tutaj Wam pokażę w ogóle, jak ta kolonia jeszcze wygląda. Ona się przedarła w ogóle przez tą watę. Przegryzła się i tam dalej sobie poszerzyła gniazdo.
No dlatego mam nadzieję, że niedługo będzie chciała się przenieść do troszeczkę większego miejsca, do większego tego terenu, czyli do gniazda, które ja dla nich, które ja im zaproponowałam. Ciekawe, czy to wyjdzie. Czekamy na efekty za jakiś czas. To są w ogóle też duże, szybsze mrówki, są też bardziej płochliwe, dlatego kiedy ta kolonia już tak konkretnie urośnie, no to najchętniej chciałabym im zaproponować takie bardziej naturalne gniazdo z ziemi, może w formie jakiegoś wiwarium. Zresztą, tak jak już Wam kiedyś opowiadałam, to marzy mi się taki projekt, gdzie będzie właśnie wiwarium z mrówkami z podgatunku formika, obok będzie, będą właśnie mrówki amazonki, i żeby po prostu od czasu do czasu im udostępniać przejście do właśnie gniazda Rufy Barbis i żeby one mogły robić rajdy. W przyszłym tygodniu chciałabym Wam pokazać moją kolonie właśnie mrówek amazonek, opowiedzieć ich historię. Tak więc jeśli Was to interesuje, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby na bieżąco dostawać powiadomienia. No a jeżeli film Wam się podobał, no to oczywiście dajcie też łapkę w górę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Cześć!